Siema, widzowie, z tej strony Jacek Zębiaczek i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was fajny odcinek tutaj Stepania do graczy, więc mam nadzieję, że każdy z was zostawi tutaj subskrypcję, łapeczkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Chciałbym, żeby wszyscy, co nie subskrybują ten kanał, kliknęli po prostu ten przycisk subskrybuj, ponieważ w poprzednim odcinku 50% osób, które oglądało ten odcinek, nie subskrybowało kanału, więc no fajnie było, gdybyście po prostu zostawili suba, lajka i dzwona. Jeśli chcecie, żeby kolejny odcinek pojawił się Stepanie do graczy, to dobijcie tutaj jak najwięcej łapek w górę, ile po prostu jesteście w stanie. I moi drodzy, zapraszam was do Gustawa na Facebooka. Jest to osoba, która wykonała mój nowy awatar, który wyświetla wam się w tym momencie na ekranie. Gościu zrobił niesamowitą robotę. Link do jego Facebooka macie w opisie. No i zapraszam również na stronę Genesis, gdzie możecie kupić sprzęt komputerowy. Kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkty. Także trzymajcie się, zapraszam do oglądania. Na razie i yo, jeśli chcielibyście tego teksturpaka, no to musielibyście wbić kosmiczną liczbę z 2000 lajków, bo on jest kozacki, a mam dopiero go pierwszy dzień. Także miłego oglądania, na razie i yo, pozdro! Dobra, moi drodzy, tepam do pierwszego zioma. Zobaczymy, gdzie on mnie tepnie. Mam nadzieję, że to nie będą nogi ani nic takiego. I typek mnie tepnął na równą klepę, co mi się bardzo podoba. Tepnął mi on na swój kuboi i z tego co widzę, on nie zjadł koksa i sobie polizał. O Jezu, jakie to było szybkie. Jakie to było szybkie, moi drodzy. No ile to trwało? Z 10 sekund ta klepa? No najszybsza klepa w moim życiu. No nieźle. Mam nadzieję, że ten ziomek tu przyjdzie, żeby wziąć sobie te swoje itemki. No bo zobaczcie, ile miał itemów ten ziomek. Patrzcie, tyle z emeraldów. No dobra, mam 9 sekund antylogouta, więc ja po prostu się może gdzieś schowam, czy coś w tym stylu, żeby on mnie po prostu nie znalazł i żebym sobie poszedł na spawna. Okej, idziemy na spawna. Dobra, jesteśmy na spawnie, tepamy zaraz do kolejnej osoby. Okej, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomeczka. Wydaje mi się, że tych typów, gdzie tepnąłem, jest trochę... A nie! Kurczę, bo chyba online trochę tych typów w tej gildii było. Dobra, moi drodzy, zobaczcie to, co się dzieje. Patrzcie to, nic nie mogę zrobić, mam jakieś lagi. Co sekundę mnie cofa, o Jezu, to jest jeszcze wędkarz. Oto ale, żem trafił. Wędkarza, jeszcze na lagi, no patrzcie, co się dzieje. No nie, no zobaczcie, co się dzieje, widzowie. No cofa mnie co blok. O, jego też cofa, co jest? Wytyfy. Nie. No to jest niemożliwe. No patrzcie to, no zobaczcie. Zobaczcie to, widzowie, co się dzieje. Ja pierdzielę. No to jest masakra, z tego z marchew... Nie, czekajcie, ja rzucam perłę. Co tu jest grane? Jestem po prostu zbugowany. Okej, chyba się teraz w końcu odbugowałem. Nie wiem, co się stało, że cały czas, widzowie, byłem po prostu zbugowany w tak głupi sposób. Praktycznie przez to, że byłem zbugowany, no to przegrywam z tym ziomem i to dość ostro tą klepę. Muszę sobie zmienić jeszcze spodnie, dobra, spodnie zmienione, ale ja mam tylko 3 serca. 2 serca miałem. Nie wiem, czy on czasami sobie koksa nie zjadł. Dobra, bo sprawdza wędką, ile mam HP. Okej, on zjadł sobie teraz koksa. Co jest dużym plusem? My koksa nie zjedliśmy, dopiero teraz sobie zjemy koksika. Prawdopodobnie ten ziomek będzie za chwilę uciekał. Chyba, że bandzie bubania. No pada ubania, no ale co z tego. Dobra, zmienił sobie seta całego ten byniu. No i ucieka. No czy jest to dedzik, moi drodzy, no bo widzicie, zjadł koksa i niestety ucieka. No bo typek sobie ucieknie, przez co to wszystko się wyrówna. Także no nie jest zbyt fajnie. Dobra, ziomek się odwrócił. Musiałbym mu jakąś strefę mega walnąć i żeby typek może polizał czy coś. Ale zaraz ja poliżę. Dobra, i on refila. Nie wiem, ile mesz refili, ale wydaje mi się, że ma chyba jeszcze 3-4 refile. Dobra, sprawdzi wędką, ile mam HP. Okej, okay, walnęliśmy mu fajną strefę. Ma jeszcze jednego refila, dobra. Ale nie będę ja trefa i spróbuję... Ach, 3 serca. Tak było blisko. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomeczka. Zobaczymy, gdzie on mnie tepnie. Mam nadzieję, że to nie będą nogi. Ale jest to, nie są, moi drodzy, to nogi. Ale jest to, moi drodzy, Skybase i typ Malaga. Essa. Essa, wariacie, no hitnij, hitnij, nie, hitnij mnie, dawaj. Dawaj, byczku, hitnij mnie. I zlogał, i zlogał. Nie wierzę, i gościu zlogał. Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Dlaczego ten typ zlogał? Wiecie co? Ja sobie tu chyba za tym ziomkiem poczekam po prostu. Myślę, że tak z 5 minut poczekam. Albo nie. Nie wiem, czy chce mi się marnować czas, ale w sumie poczekam. Czemu by nie? Dobra, moi drodzy, kolejna osoba mnie zaakceptowała, więc zobaczymy, gdzie jestem. Jestem na równym terenie, także dosyć spoko. I ten typek mi pokazuje sojusz, ale nie ma tutaj żadnego sojuszu, jest po prostu klepa. No bo ja tutaj po sojusz nie tepam, tylko tepam na ostrą klepę po prostu, żeby tutaj się dymy działy. Gościu, z tego co widzę, to po prostu tutaj stoi w miejscu, nie wiem, co on robi. Może on kordy podaje koledze, albo coś w tym stylu.
sumie nie zdziwiłbym się, gdyby on jakieś kordy podawał koledze czy coś takiego. Dobra, on jemu się powinien koks skończyć. To właśnie, mi się skończył koks, jemu też się skończył koks. Ach, nie polizał ziomeczek. Tyle, że nie wiem, czy on zjadł koksa, czy zjadł refila. Tak, on chyba zjadł koksa. Więc sobie po prostu też zjemy koksa. Szkoda, że zjadł koksa. Myślałem, że tu będzie jakaś klepa na refila, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy to nie jest jego gildia. Może udałoby się go wrzucić do tego jednokratkowej dziury. Ach, chyba się nie uda go wrzucić do tej jednokratkowej dziury. Ale z tego, według moich obliczeń tutaj minecraftowych, zaraz powinien mu paść set, chociaż w sumie mi też pada set. No nie wiem. O Jezu, jeszcze gdzieś mnie typeczek tutaj wrzucił do dziury. Ty, nie gadajcie, on ucieknie stąd. Ty, czy on jest w tej dziurze? Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego bynia. Zobaczymy, gdzie mi ziomeczek zaakceptuje. Ogólnie przed chwilą byłem właśnie w tej gildii tam, ale niestety tepnąłem przed chwilą do ziomka, który pisał do mnie tepaj do mnie, po czym uciekł. Ogólnie z tego, co widzę, widzowie... A nie, dobra, mam dwa staki bloków emeraldów. Dobra, myślę, że mam tylko stak bloków emeraldów, bo mi się za chwilę stręcz skończy. Aha, tam już jakiś kolega jego idzie, bo słyszałem, że tam już ktoś coś je w tle. No właśnie, już tu jego kolega jest. Dobra, kupmy sobie szybko taki efekcik elegancko. Wow, zobaczcie, ile tam jest typa do góry. No dobra. Patrzcie, to oni tu wszyscy wskoczyli. No nieźle. Jakaś masówka to jest, kurczę. Ale wszyscy wskoczyli do jednej dziury. Mam nadzieję, że mają PvP w gildii włączone, bo jeśli mają PvP w gildii włączone te ziomy, to może mi się uda to jakoś ich sklepać. To by było dosyć zabawne, gdyby udało się ich tutaj sklepać, którego z nich jakby tutaj polizał. Zobaczcie, ile ich tu jest, oni mają chyba PvP włączone w gildii, tak mi się wydaje, no bo zobaczcie, oni perły stąd cykają, co oni robią, co to są za dzbany. Ojel, nie mogłem założyć butów. No patrzcie, co oni robią, oni perły stąd cykają. Dobra, zamiast to koksa. Tak, ja muszę stać w którymś z nich, żeby... Nie no, patrzcie, co oni robią. Ej, co oni robią, te typy? Oni mi w ogóle nie klepią. Oni sami siebie klepią. Te typy same siebie klepią. O, to są dzbany totalne. Te typy są idiotami. Kurde, gdybym jeszcze jednego koksa, to bym ktoś powyjaśniał, ale no nie mam niestety. Może któryś z nich poliże. Ja pierdzielę. Gdzie ja tepnąłem? Do jakichś totalnych baranów. Dobra, bo mi się kończy już ten. Kończy mi się helmipad. No, wiecie co? Rzucę szybko. Ba, zbugował się! Pa, rzucę tu jeszcze jednego rzucaka, śmierdzielom. Ty czemu nie mogę rzucić rzucaka? Jakże 16 sekund? Co jest? Dlaczego za 16 sekund? Wy tyfy! Aha, jeszcze nie mogę zjeść refila. Dlaczego tam było napisane, że rzucaka mogę rzucić za 15 sekund, jak rzucimy jednego rzucaka, który nie wybuchł? Dobra, nie wiem, co się stało, ale te typy były totalnymi Steve'ami. No zresztą, sami widzieliście, co oni po prostu robili. Aha, czekajcie, to był ziomek z tej gildii? Policzka. Info AKK. Nie wiem, ale ziomek do mnie pisał S. No okej. No dobra, tepajmy, moi drodzy, do kolejnej po prostu osoby. Zobaczymy, czy mnie ktoś zaakceptuje. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego zioma. Zobaczymy, gdzie on je zaakceptuje. I tepną mnie na równą klepę. O kurczę bele. Jestem w szoku, bo przed chwilą tepałem do dwóch, trzech osób i nie wiem, tepali, żeby zrobić ze mną screena i takie inne rzeczy. Więc trochę mi zajęło, żeby tepnąć po prostu na klepę. No ale dobra, skoro mam tego ziomka, to spróbujmy sobie go sklepać. Ma on 550 rankingu, więc w sumie nie za dużo, szczerze mówiąc. I zjadą refila, czyli on tak naprawdę... Ja mam jeszcze 2 sekundy regenki. Ty. On zjadł koksa? Nie, on je refila. Nie wiem, dlaczego ja tyle hitów mu sprzedałem i on nic nie jadł, a wcześniej zjadł refila od razu. Dosyć dziwnie. Ale z tego, co wiem, no to on, znaczy z tego, co wiem, z tego, co tutaj widzieliśmy, to z gościu 4. refila zjadł, a ja zjadłem dopiero 1. refila. Dobra, zjemy sobie refila. Ale co ten typek robi? Dlaczego on z łuku strzela co 2 hity? Co to jest za typek? To jest jakiś pseudo ogarniacz czy co? No i on teraz będzie uciekał? No nie gadajcie, że on teraz będzie uciekał. Tepnie na klepę. Wyzywał mnie tepa jezie na klepę. Po czym teraz ucieka? O patrzcie, no tam jakiś piona do mnie pisze tepa jezie. No dobra, ja sobie w takim razie zmienię seta.
i tyle. I go spróbujemy tu sklepać tego bynia. Dobra, rzucę sepery za nim. Zmienił on też seta. Ty, nie wiem ile ma serc. Chyba nie za dużo miał tych serc, skoro od razu perę rzucił taką w drugą stronę na ucieczkę. Czy on, czyżby on zjadł koksa? Tak, on zjadł koksa. Prawdopodobnie zjadł koksa. Prawie polizałem jeszcze tego. Nie, nie zjadł koksa. Co? Nie, on chyba teraz zafejkował. Tak, on teraz zafejkował, że jadł koksa. On musiał zjeść koksa. No bo przecież teraz nie zjadł refila, bo było widać, że przerwał to jedzenie po prostu. Jak mój set? Pomarańczowy jest secik. Zresztą po co ja sprawdzam, jak ja mam armor... Jak ja mam tego. Ja mam armor... no to wiecie, to po prawej stronie. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Armor chest? Chyba jakoś tak to się nazywa. Ale zawsze klikam test przyzwyczajenia. O Jezu, patrzcie, jakaś klepa w ogóle jest obok. Tu obok jest jakaś klepa. Ziomy się tam klepią. Co ten typ? No i co, polizał. Piękna sprawa. Polizał sobie, moi drodzy. Weźmiemy sobie wędkę z niego. No dobra, moi drodzy, w takim razie ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że każdy z was zostawił łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Jeśli tego nie zrobiliście, to możecie to zrobić. Jeśli ktoś oglądał do końca, to napiszcie w komentarzu hashtag koniec, a ja wam przypnę serduszko. Także miłego oglądania, na razie i siemandero. Yo!